Był to zwykły dzień w porcie. Grupa uciekinierów właśnie uciekła z więzienia i postanowiła za pomocą stateczków wydostać się z kontynentu. Ale no niestety... Ignacy. Na drodze stanęli im groźni Wardeni i policjanci. A Mandziu, polska policja. Mandziu, ty grałeś kiedyś w escapisty, ale powiem ci, że ten pomysł z pustymi wagonami bydlęcymi nie był najlepszy. Proszę mnie wypuścić z więzienia. No, się... Nigdy nie wyjdziesz z więzienia. Ignacy, musimy przepłynąć do Ameryki. Chodź, chodźcie z Ameryki. Tam nas nie będą szukać, nas i naszych braci w wierze. Chodź, idziemy. Dobra, komisarze, musimy znaleźć uciekinierów. Dokładnie, musimy znaleźć. Chodź tutaj. Drodzy koledzy, jeszcze troszeczkę się poukrywajmy. Dobre, proszę okay, się nie ukrywać, tylko uratować mnie. Czekaj, musimy zobaczyć patrole strażników, jak chodzą, żebyśmy wiedzieli, jak uciekać. Kolego i... O nie. Oj, Gimper, o, to tak. Spadło. O, to spadło. Nie. Tu jestem. Kolego i kto zrobimy? Mandzie, ktoś się musi poświęcić z nas. O nie. Gimper, dobra, pomogę ci. Chwilę. Uciekaj, Mandzie! Uciekaj! Nigdy mnie nie złapał! Nie, o nie, o nie, złapałeś mnie i to szybciej, aniżeli się spodziewałem. Niemożliwe. Właśnie. I taka jeszcze jedna sprawa. Nie biegajcie złomem, bo złomem biegacie wolniej niż biegacie bez złomu. Aha, specjalnie tego nie powiedziałeś. Dobrze, Admirosie, musimy ich zabić kulkami teraz. No ja właśnie próbuję, ale te kulki nic nie robią. Kurwa, ruszcie się. Co za idioci! Co, ty tutaj byłeś? My nie wiedzieliśmy, że ty tutaj byłeś! Czekam przed waszym nosem. Nie, o Jezu, Ignacy, my nie mieliśmy pojęcia, że ty tutaj byłeś w ogóle. Dobra. Chodź, rozłożymy więzienie i zajmiemy się nim. Dobrze, Admirosie, słuchaj. Musimy raz na zawsze pozbyć się nielegalnych imigrantów z Ameryki. Admirosie, tutaj jest dobry pokoik dla nich. Chodź za mną, gdzie pokoik? Jesteś? Pokoik? Ja myślałem bardziej nad wodą coś. O, ty z wyrolu chory. Nad wodą? Ty chory z wyrolu. Utopimy ich. Szybko, chodź. Naprawdę? O tutaj? Tutaj jest łatwo się dostać. Na łódce, na łódce. Bo tutaj, żeby... Ja wiem, to nie jest tak, że oni chcą emigrować do Ameryki. My ich chcemy wziąć do Ameryki jako niewolników. Tak. To będą nasi niewolnicy na zawsze. Dokładnie tak, wracam. Z Bladim mamy taką kryjówkę, że nigdy nas nie złapiecie. Ej, nigdy nas nie złapiecie. Mam coś takiego, że my przypłynęliśmy na łódce poszukać jakichś niewolników. Dokładnie. W tym porcie. Jesteśmy na afrykańskiej wyspie. Kucni? I dzisiaj będziemy wyłapywać niewolników. Mamy 1880 rok. Mandziu, nie wolno tak mówić, będzie ograniczenie na film. Nie będzie ograniczenie, to jest historyczne. To jest fakt historyczny, Ignacy. Dobrze. Słuchaj, to i wcale nie jest związek z tym, że jest szukanie jest pies i dwóch murzynów, prawda? Nieprawda, to taka historia. No ogólnie to nigdy nas nie znajdziecie. Tak się ukryliśmy, że po prostu zesracie się niż ja tak samo się ukryłem. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale znalazłem taką kryjówkę, że nigdy mnie nikt nie znajdzie. Ja nie wierzę, że to wasze nigdy was nie znajdzie. W jakimś ciemnym kącie obstawiam. Ja ciemnym kącie? Minęła już prawie połowa waszego czasu, panowie policjanci. I dalej nas nie znaleźli. O, Admirosie, co się dzieje? Wyspa, tu w ogóle nie ma żadnych niewolników. No właśnie, okropna wyspa. Reklamowali ją, że świetna wyspa, dużo niewolników, chętni zgłaszają się chętnie, a się okazuje co? Nikogo tutaj nie ma, no dajcie spokój. Ja bym porozmawiał, Mandziu, z twoim biurem podróży jakby, co, w takiej sytuacji. Tak. Taktyczny smoke. O, musisz złożyć reklamację na to biuro podróży. Chyba złożę reklamę. O nie! Ta woda była trująca! Nie spodziewali się naszych pułapek, które na nich zastawili. Ej, ktoś rzucił dziwną zasłonę dymną. Co to mogło się wydarzyć? No nie, ta woda jednak naprawdę jest trująca. Musiałem aż dwa razy sprawdzić. To jest jak z ogniem. Jak włożysz rękę i cię piecze, to na pewno ci się wydawało, więc musisz włożyć jeszcze raz. Ej, wiesz co? Mi się wydaje, że nas nigdy nie znajdą. Ej, słuchaj. Mi się wydaje, że ma już 3/4 ich czasu minęło, więc dobra, wyjdziemy na widoku w takim razie. No, zostało nam jakieś... O chuj, dobra, idą tu. Problem z moją kryjówką jest taki, że ja z niej mogę wyjść, ale jest dobra. Musimy o, jaką ja znalazłem nową kryjówkę, tak a propos kryjówek. Nie, Bladeusz, niewolnicy taką... cholerni, nie wierzę. Bladeusz, oha! Aha! Witam! Nie, łapać go! Ale mam kryjówkę jak ty teraz. Tutaj wszedłeś? No, to a, powiedziałem ci, że nie, nigdy nas nie złapiecie. Zaraz. To nie buścik, mój drogi, to jest parkour! I to całkiem niezły parkour. No, jak Gimper go wykonał, to nie mógł być taki niezły. Ale słuchaj, no poważnie, on jest całkiem dobry, albo ja nie wiem, gdzie jest wejście i ja tutaj kombinuję. Tak, głupcy, też no, tam wiesz, byłem, ale już tak to się dawno zwinąłem. Głupcy, wow. Piękne słowo. Dobra, panowie, czas uciekł, a ja jestem w kryjówce, z której się nie da wyjść, ale jest najzajebistsza. Czas uciekł i my też uciekamy. No i czas się Zatem dzisiejsze poszukiwania niewolników pokazały się bezowocne.
Tak, no okay, składam reklamację. Nie znaleźliście trzech filmików, które podbijał internet. No dobrze, okej, okay, słuchajcie. Z kim ja jestem przyjacielem? Tym razem zemszczę się na moich czarnych tutaj podwładnych. O nie. Tomak. Gdzie jest? Poczekaj, bo się ej, postaw ktoś więzienie, bo mam więźnia. Szybko, ja nie mam więzienia, ty masz więzienie. Nie mam więzienia, ty masz, a nie, ty ja masz faktycznie. Ogień go ganie, ty jeden. O nie, halo, gdzie on zwiał? O chuj! O, witam! Panie Tomku, panie Tomku, proszę się zatrzymać. Nie uciekniesz przed moją... Karzącą ręką sprawiedliwości. Karzącą pałką sprawiedliwości. Ja wiem, że ty nie uciekniesz przed pałką, Tomku. Karzącą pałką niesprawiedliwości. Pandzie, zrobiłem im więzienie nad morzem. No cześć! Z widokiem na wolność im zrobiłem. Nie, jestem parkurowcą. Ej, słuchaj, Tomek mi uciekł. Tak? Co ty mówisz? Pierdzielony! Dobry jest Tomek. Dla gdzie tam wlazłeś? No, ja już go mam, nie te... jest za mną, masz... masz go? To o chuj! Jest zamknięty. Jeżeli nawet na wolnych chapie jestem bliżej. Alo, przyjaciele! Nie, w sumie to nie tędy wszedłem. Haha, zobacz! Tam nigdy się stąd nie wydostanie. A tu jesteś ty! Nigdy stąd nie wyjdziesz. Dokładnie. Tam mam kryjóweczkę, nigdy mnie nie znajdziecie. Ej, podpowiem wam, że mnie też nigdy nie znajdziecie. O, dzięki za podpowiedź, Bladuszu! Teraz będzie od razu cię prościej złapać! No... Nie, no jak Bladusz powiedział, że go nigdy nie znajdziemy, to nigdy albo go nie znajdziemy. Albo może znajdziecie mnie, ale nigdy się do mnie nie dostaniecie! O nie... Madzio, odwróć się. Tak. Madzio, cześć. Gimper się zajmował. Witam, piesele. Popełniłem samobójstwo w celi przez złe traktowanie. Madzio, zrobiłem pewien błąd. Otóż wszedłem do kryjówki, z której się nie da wyjść. Zostanę twoim niewolnikiem. Słucham? Madzio. Zostanę twoim niewolnikiem pod warunkiem, że mnie oszczędzisz. W sumie spoko układ. Jak się cześć, Madzio. Wydam ci... Albo nie, mam... Piesele! Jakie ty parkury robisz, dzień jest... dobry, Mandziu! Ale zapomniałeś, Mandziu. Że ja nie nazywam się kolega Ignacy! Mandziu, ratunku! Mandziu, ratunku! Poczekaj! Mam cię, piesele! Mam cię, piesele! Mandziu! Czekaj, jeszcze tylko kota złapię, jest już spoko! Nie złapiesz kota! Proszę pomocy! Kot mi uciekł, nie wiem, gdzie jest kot! A tutaj jest! Mam wszystko! Panie Gimperz, możesz zdjąć czapeczkę? W dniu dzisiejszym żadnych niewolnik nie uciekł spod mojej karzącej pałki sprawiedliwości. No powiem ci, Mandziu, że ci szło mi dobrze, znalazłem jednego, a potem się jednak schowałem i zabiłem. Powiem ci tak, o nie, znowu uciekam. Że jestem tak dobrym policjantem, że widocznie... Chodź, mam kryjówkę, chodź. Masz, dobra. To jest zero policjantem dzisiaj. Nie, ja jestem... Oczywiście, że CJ. Tutaj, czekaj, to nie tutaj. Ale widziałem tą górę, że to już nie jest. Że to już nie jest CJ, tylko to jest troszeczkę tata Gimpera powoli. Zgubiłeś się. Troszkę tak. Ale musimy się przedostać tam na drugą stronę. O nie, nie. Mam pomysł, nie róbmy tego. Zapraszam na drugą stronę. Zmień sobie złomu na rękę. Chodźcie za mną. Chodźcie za nim, to dobrze was poprowadzi. Ja widziałem tych gałganów, a nie to ty jesteś. Nieprawda! Panie, Tomek, jakim cudem oni przebiegli ci pod nosem? Wytłumacz mi proszę. Przebiegli mi przed nosem? Tak, przebiegli ci pod nosem. O kurde. Tylko, że tam się nie da wyjść, tylko być cicho, być cicho. Dobra, cicho. Tu nas nie znajdą. Będziemy siedzieli jak myszy pod miotłą. Jak pies kot i czarny za beczką. Znam tą bajkę. Gdybyś, Mandzie, uratował mnie w poprzedniej rundzie, to wiedziałbyś, gdzie jestem teraz. Ale byłeś złym człowiekiem. Nie chciałeś mi uratować. Nadal ci nie chcę uratować. Nadal nie chcesz. Nie, ale zabolały go te słowa. Zabolała go ta liryczna postać. Zabolało mnie, że Bladis hałasował. O tak, jeszcze Rock Alone się do was patrzy i śmieje. I Admiro Sexera też się do was śmieje. Powiedz mi, kiedy to zdjęcie powstało? Admiro, czy czemu mógłbyś nam dać lore tego zdjęcia? Byliśmy w Kiedzach na Gejmonie i siedziałem sobie przy stole i Bladi nam zrobił zdjęcie, jak jemy, co nie? I ktoś to przerobił. Wsadzić na toaletę? Ja to trzymałem widelec w ręku, co nie? Ale muszę przyznać, że jestem wielkim fanem tego zdjęcia, naprawdę. Ja też jestem fanem. Po prostu widz mi wysłał tego fanart i ja mówię sobie, no nie wiesz. Powiem ci tak, Tomku, że nie mogę ich znaleźć. Ja mam dlatego pojęcia, gdzie mogli utknąć. Nie masz Bladiego pojęcia. Jak zostanie im 40 sekund, to im wtedy opowiesz. 40 sekund może życia. Jakaś odpowiedź po prostu będzie. Wiesz co, tak powiem? Jakaś wskazówka. Najciemniej jest pod latarnią. Oni są gdzieś przy tego, przy jailu pewnie się chowają. Albo przy latarni. Albo. No tak mi się wydaje, albo, że to była dosyć słona wskazówka. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj był taki parkour, gdzie ciebie oszukali. Tylko, że no tam nie idzie na to nigdy wskoczyć. Nigdy nas nie znajdziecie. Ja się domyślam, jaki to jest parkour.
Dladi, powiedz, ile mi zostało sekund życia. Zostało wam 45 sekund życia. Czekał na ten moment, czekał na ten moment. No, witam! Masz kałganki, bardzo dobra kryjówka. Bardzo dobra kryjówka. Z niej się nie da wyjść. Ale teraz ty tam zostaniesz na zawsze. Nie, no, zawsze tam zostajesz. Dobrze, ale wy też zostaniecie na zawsze więzień. Widzę, że na poważnie, gra mnie nagradza za moją tutaj ciężką pracę na rzecz policji tym, że dostaję z rundy na rundę coraz większy awans. Cześć! Ale szczerze mówiąc, ja się czuję troszeczkę niedoceniony. Gdzie stawiamy więzienie dla naszych niewolników? Wiesz co, ja proponuję więzienie Admirosie postawić w miejscu zamkniętym, żeby nasze gałganki nie miały nigdy do niego dojścia i nigdy się z niego nie wydostali. A może tu, patrz, weź. No, na przykład to tutaj być może, weź zobacz. Weź tu, stań na to, stań na to trochę bliżej mnie. Spróbuj tam wejść. No, czekaj, jeszcze raz. Idealnie. Aha, słyszałeś co oni robią? Próbuj jeszcze raz. Słyszałem. Próbuj. Nie da rady chyba, tak? Nie da rady. O nie! O kurde! Przegraliśmy! A było już tak dobrze. Było blisko. Koledzy! A przewidziałem to! Złapałeś Vladiego? Uratuj mnie! Vladi! Nie ma strażnikiem tego więzienia. Nie ma kurde strażnikować cały czas! Jak cały czas? Ja tylko poszedłem zobaczyć, co się stało, ty już tu byłeś. No, nie można strażnikować cały czas. Kule mocy poleciały. Że jak fajną kryjówkę znalazłem. W sumie taka, wydawać by się mogła z dupy, ale w sumie spoko. Z dupy! Z dupy! Panowie, uratujcie mnie, Gimper, bądź dzielny. Gimper, bądź dzielny, idź uratuj kolegę. CJ robi wszystkie misje. Ej, ale nie mogę cię ratować, bo to Admiros cały czas kampi. No cześć. Faktycznie stoi. Nie ma. Admiros, czas na dzienną dawkę pałowania. Teraz jesteś w pułapce, bo jak to wejdzie, to ja zejdę. Halo, nie będę mnie pałować. Proszę być grzeczny, bo będzie pałowanie. Zaraz zobaczymy. Halo, proszę tutaj nie robić oblężenia na biednym murzynie. No właśnie. On już nie jest czarny, on już teraz jest biały. Nieprawda, to jest rasizm. A faktycznie, bo jak wchodzisz do więzienia, stajesz się biały. Zupełnie na odwrót, nie? Ale dobra, nieważne. O chuj! Admiros, może ci... Admiros! Gimper ci ucieka! No Admiros, co ty tu robisz? To co ty robisz? Ja patrzę jak skończy. Co ty robisz? Spierdalamy! Chodź tu, Gimper! Nie, Tomek było tak blisko! To jest ma wszystkich! Czy możecie, chłopaki, wreszcie kogoś złapać? Cały czas ja was łapię! No, Gimper, jesteś najdzielniejszym CJ-em, jakiego w życiu znałem. To prawda. Jeszcze muszę rozwinąć jedną mechanikę, bo jestem armed. Słuchajcie, ja jestem już bomba, troszeczkę zirytowany, ponieważ ponownie znaczy, jestem... To jest tak zwany smoke, bo ogólnie jako ci uciekinierzy, jedna osoba dostaje smoke'a i ten smoke się co jakiś czas respi, możesz go normalnie wziąć i ten. Dobra, to czekaj, jest Mandziu, ze mną, no, big smoke'a policjantem, big proszę smoke postawić więzienie, bo jest... Duży dym. Pewną sprawę do załatwienia. Chciałem o tutaj im zrobić, jakoś zbugować się fajnie, dobra, ale nie udało mi się, Bladeuszu. Ale wiesz co, to może... Ej, na łódce, dawaj. Na łódce już było, Pozdrawiam gadu. Znajdźmy jakieś ładne miejsce, żeby ich uwięzić. Jakieś takie, żeby mogli... Może tak, żeby mogli się też uwolnić, żeby mieli szansę. Dajmy im szansę. Ej, chodź do kontenerów może. Tam dokładnie, przy kontenerach będzie idealne miejsce. Albo wiesz co, tutaj, Bladeuszu. Tutaj tak po prostu? Tak. No dobra. Proszę, żeby oni mieli swoją po prostu szansę na uwolnienie dobra, się. Dobra, czas ich złapać. Czas złapać naszych gagatków. Już mamy. Pierwszy? Kolega Ignacy! O nie! Łapiemy niewolników, Ignacy! Zupełnie tak nie miało to wyglądać, absolutnie nie. Bardzo szkoda. O nie, co ja zrobiłem? Znowu pojadłem sam siebie. Dobra, okej, lecimy. Panowie, uratujcie mnie, jestem w otwartym więzieniu. Bardzo łatwo mnie uwolnić. Dobrze. Gdzie jesteś? W otwartym więzieniu. Bardzo łatwo jest. Bardzo łatwo jest go uwolnić. Dobra, widzę. Nie przychodź, tu jest bieseł. Nie! Dany chopy, szybko! Gdzie on jest? Otwarta przestrzeń, Gimper. Dobra, ja go widzę. Nie przychodź do mnie, lepiej. Jestem tylko małym, przestraszonym kotkiem. Nie wiem, jak ci to napisać. Nie takim małym i nie takim przestraszonym, oszuście. Tup. Gdzie on jest? Nie ma, Gimper. Widzisz, dobrze, okej, to siedź cichutko. Dobrze. Siedź cichutko, pomysł, jak się stąd wydostać. Dobrze, plan ucieczki. Plan ucieczki planujesz? O nie. Gimper, czy masz strój strażnika, śrubokręt oraz rydel? Tak. No mam nie, to masz wszystkie. Trzy z trzech wymaganych przedmiotów. Dokładnie tak. O nie, uwalniają się! O nie! Gałganki! Ale jeden z was uciekł!
Niemożliwe. A gdzieś tutaj się ukrywa Gimpel. Słyszałem jego oddech. Nieprawda. Tak, gdzieś tu jest. Myślisz, uratuj nas. Dwóch się uciekło, wiecie? No wiemy. Tylko ja jeszcze jestem. Uratujcie ja mnie. Ja w ogóle nie byłem w więzieniu. A nie ratujcie mnie, bo to są wszyscy obok. Gdzieś tu się ukrywa Gimpel. No właśnie, zdaję sobie z tego sprawę, że gdzieś się ten kogoś schował. Ignacy, jak wiesz, to jesteś wolny. Wiem. Co takiego? Co? Co? O nie! On tutaj się schował! Mam go! No, wiedziałem, że się tutaj gdzieś schowałeś. Tutaj? O fuck, ale mam kryjówkę Bladeuszu, nigdy nas nie znajdą, jeżeli kiedykolwiek będę się chował. 5 sekund życia, haha! To jestem, haha! Jest! No i co? Przynajmniej dwóch. Ale Gimper wam uciekł. No nie zrobił. A to łobuz, co nie? A Gimper, brawo, dobra. Wszystko by się udało, gdyby nie ten Gimper, jego wścibskie dzieciaki. Prawda, plan był genialny. Czy może wreszcie będę tego? Lol. No nie, ej, słuchajcie, czy mogę być, słuchajcie, bo ja się w ogóle nie zmieniam z runnera, czy możemy jakoś zakończyć szybko tę rundę, żebym ja mógł być tego, runnerem wreszcie. Zaraz to nie będziesz runnerem. No ale no nie, mi się to już, mnie to denerwuje. O nie, ja stąd idę. Gdzie? Gdzie tym razem rozwalamy? To miało się udać. O nie. Chodź sobie, Sele. Nigdy mnie... Mam go chuj. Yes. Szybko was skończę teraz. Nie ma taryfy ulgowej, skończyła się. A co to za uwalnianie? Uciekam! O nie! O nie, uciekł jeden! Bardzo dobrze. Ja nie uciekam. A, poczekaj! Kurde! Ladeusz! Dobra, znowu wszystko w twoich rękach. Dobra, gdzie jest więzienie? Nie, pałkarz nie bije, pałkarz. Czas na pałowanie. Nie wolno mnie pałować. A co to bla... Nie daj się zastraszyć, powiedz, gdzie jest więzienie. No co ty robisz? Chcesz wejść na drabinę, daj spokój. Nie! Więzienie jest nie. Tak, chcesz wejść na drabinę, bardzo blisko tego, co było ostatnio. Nie ma wchodzenia na drabinę, okej? Okay. Jest wejdę. Nie, jest zakaz. Nie ma zakazu, można wchodzić na drabinę. Na drabinę można wchodzić tylko po godzinie 15. O nie. A słuchaj, jeszcze nie ma godziny 15, bo nagrywamy z rana. Tomek, chowaj się, jeszcze ci nie znajdą. Chowaj się lepiej. Mandzio krąży, a Dinos jest kapo więziennym. Nieprawda, już sobie idę. Już poszedł. Ale są pewnie za ścianą i czekają te każdy z uwolnić. Poczekaj. Dokładnie ma gdzie się tu kręci. Muszę wyjść. Dobra, to czas tu chodzę. W chuju was Tomek. Mam, idę się schować. Tomek, nie minę w chuju, tylko nas uratuj później. Brady, uciekaj, to jest dobry moment. Dobra. Czemu nie możesz wyjść? O, już udało się, wziąć! Widziałeś, co zrobiłem? Co ty robisz? Nie widziałem, ale było blisko, faktycznie. Szkoda tylko, że... Cześć! O kurde, nie wiem! Gdzie jest Tomek? Cały czas, co za gnoje! O! Cześć! Mama, wszystko! Może wreszcie, może... Trzymam kciuki! Uwaga! Czy Mandzio teraz będzie uciekinierem? Mandzio, czy będziesz w końcu uciekinierem? Mandzio będzie zawsze poszukiwaczem. Jee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 e
takie, wiesz, tutaj... Industrialne. Czemu ja ciągle ginę? Gdzieś tutaj zaparkurujemy sobie. Giper, chodź, 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 Giper, chodź, 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 Mandzio, chodź, chodź! Spadłeś. Okay. Aha, ło, zajebiste. Tylko latarkę wyłącz. Chodź, o, tutaj ukryjemy ten więzień. Ale z Mandziem jesteśmy tak skowani, tutaj, że... Ej, dawaj tutaj. Raczej na pewno nas nie znajdziecie. Raczej na pewno, raczej na pewno. Idziemy, idziemy. Zatem tak, Bladeuszu. Raczej na pewno nas nie znajdzie! Znajdziemy was! Mam takie, mam intuicję! Mam intuicję, że was znajdę! Raczej na pewno nas nie odkryjesz! Spadłem, to... Aha, ten i Giper, że serdeczny kontrol, serdeczny kontrol. Chodź nawet do mnie podejść, podejść do mnie, żeby ciebie nie było tak widać. Ziu! Halo, Tomek! Halo! Jestem! Podejdź do mnie! O nie, Vladi, poczekaj, daj mi chwilę! A, to jest dużo lepiej. Daj mi chwilę na ucieczkę. Nie ma takiej opcji! Admirosie! Nie! No, mam go. Znajdź Admiroska, my zaraz znajdziemy resztę. Dobra, Admirosa już schwytałem. Dobrze, szukajmy tą resztę. Przykro mi, Admirosie, ale nigdy ciebie nie ocalimy, mamy zbyt dobrą kryjówkę. No, przykro mi, Admiros. Dobra, Mandziusz, ale jesteśmy tak całkiem bezpieczni, nigdy nas nie znajdą. Może zamówimy sobie jakąś pyszną pizzę tutaj. Co dobrze, to ja już dzwonię na obrzydliwe.pl. Dobrze. Halo, obrzydliwe.pl, chciałbym poprosić jedną pizzę ze wszystkimi warzywami dla mojego przyjaciela Tomasza Dziołowego. Ale spierdalam za 3 razy, jak będziesz tak dalej robił. No i jedną pepperoni, małą.
Albo jeszcze powinno być małą, na jednej połowie same warzywa, a na drugiej jeden plasterek pepperoni. Na zachętę. Ej, ale Brady, oni naprawdę nigdy ich nie znajdziemy. Dobra, 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 nie, nigdy nas nie znajdą. Nie, nie chcemy, nie chcemy ani trochę. Ale się ukryli dobrze. Aż nie chce mi się wierzyć, że im tak wyszło. Dobra, 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 skupimy się, skup się. Nie, nigdy nas nie znajdą. O, pan dostawca, widzę, przybędzie. O nie, czemu są warzywa na mojej pizzy? O nie, czemu są warzywa? Czemu są warzywa? Gdzie byli? Gdzie byli? Nie mogę ci powiedzieć, Bladeusz. Ale tutaj, pod tym? Tak, tutaj. Ej, zajebiste miejsce na więzienie ogarnęliście swoją drogą.